Dobry wieczór, państwu. To ja, Pan Korzuszek, i znów na całe szczęście jestem z odtworzenia. To jest specjalne wydanie programu codziennie „Łubu Dubów Putina, które właśnie teraz zaczynamy. No i proszę państwa, dwa dni rozmów z młodymi ludźmi, warsztaty i możliwość spotkania się z politykami w takiej bardziej luźnej atmosferze. Niektórzy mówią, na to kampus Polska, a ja na to mówię, najgorszy koszmar. To jest straszne. Proszę Państwa, trzy rzeczy, których nienawidzę. Oczywiście wiedzą Państwo, że nienawidzę rozmawiać z młodymi ludźmi, bo to nie ma sensu. Proszę Państwa, warsztaty to chyba jest jeszcze gorsze. Definicja, proszę Państwa, warsztatu, tak przynajmniej ja byłem w warsztatach, jak jeszcze pracowałem w szkole. To jest sytuacja, w której spotyka się 30 osób w jednym pomieszczeniu, z których. Żadna z tych osób nie ma nic do powiedzenia, ale i tak postanawiają napisać to wszystko, co mają do powiedzenia, na wielkiej takiej kartce, mazakami. I tak wszyscy, o, Basia, co? A, powinniśmy oszczędzać papier. Zapiszmy to. I co się potem dzieje z tymi wszystkimi kartkami z tych warsztatów? Na pewno ktoś to bierze do domu i czerpie z tego inspirację. I na koniec, proszę Państwa, politycy na luzie. Czy jest jeszcze coś gorszego? To jest w ogóle taki ciekawy efekt. Prawda? Jak taki polityk przyjdzie normalnie w garniturze ubrany i powie, chcecie Państwo powiedzieć, e, jak jest mój, chcecie państwo wiedzieć, jaki jest mój... jaki jest mój pomysł na Polskę, to ludzie powiedzą... Żadnym wypadku, a komu to potrzebne? to A dlaczego? Dlaczego? Ale teraz przyjedzie na kampus Rafała Trzaskowskiego, odepnie sobie trudko, muszę uważać, proszę Państwa, delikatnie to zrobić ze względu na mikrofon. Cyk. Już jest sytuacja bardziej luźniejsza. I oczywiście jeszcze musi założyć taki atrybut, proszę Państwa, jak na każdym takim spotkaniu, taką smyczkę, prawda? O, tylko znowu. I znowu teraz powie, chcecie poznać moją wizję Polski i wszyscy powiedzą, wow, jaki to jest wizjoner! Jak Steve Jobs! Takie. To jest cool wtedy, proszę Państwa. W każdym razie. E, drodzy Państwo, wydarzyło się coś niesamowitego podczas tego kampusu Polska i. Mogła powiedzieć dla tych 15 sekund, które za chwilę Państwo zobaczą, wszystkie kampusy Polska, całe nasze cierpienie było tego warte, bo to jest rzecz naprawdę hipermocna. Zobaczmy. Ja tak tylko chciałam zacząć od tego, że w ogóle Panowie bardzo mi przypominacie Dustina Hoffmana i Roberta Redforta w ludziach, wszystkich ludziach prezydenta, bo też czuję takie, takie emocje, kiedy słucham. I naprawdę gratuluję tego wszystkiego, o czym mówicie, bo ja jak Robert Redford, proszę Państwa, i Dustin Hoffman. Nawet Michał Szczerba tak patrzy mówi nie, aż tak to chyba, aż tak to nie. Proszę Państwa, jak wiecie, wszyscy ludzie prezydenta, to oczywiście był film o aferze Watergate, prawda? I że poseł Joński i poseł Szczerba mogą powiedzieć afera o Watergate? Tą sprawę z posełem Szczerbą wyjaśnimy do samego końca. Nie ma żadnego problemu. Ale ten niesamowite, proszę Państwa, skojarzenie sprawiło, że ja się zastanowiłem nad tym, jakie inne pary e, słynne z polskiej polityki moglibyśmy porównać do słynnych par filmowych. I tak po kolei poproszę od razu, nie, nie, nie pokazujcie mnie w reżyserce, tylko pokazujcie te, te slajdy. Zacznijmy od jednej z słynniejszych par, proszę Państwa, przed kilku lat już, e, czyli Ryszard Petru i Joanna Schmidt. Tu wszyscy, którzy mogli powiedzieć Mac Ryan prawda, i Tom Cruise w słynnym filmie e, Komedii Romantycznej, masz wiadomość, ale tak naprawdę to nie, to nie jest to skojarzenie. Zobaczmy, e, co to jest za film. Następny. Oczywiście Jan Himils i Maklakiewicz, proszę Państwa, we Wniebowziętych. Tak jest. Następna para, też dosyć znana kilka lat temu, proszę Państwa, czyli Beata Szydło i słynny Sebastian Seicento. No i tutaj wybór jest dosyć proszę Państwa, prosty, zobaczmy jaki to film. Oczywiście Keanu Reeves i Sandra Bullock w filmie słynnym Speed, co po polsku znaczy bardzo szybko. No i ostatnia para, którą już Państwo znają, czyli poseł Joński, poseł Szczerba w filmie, o którym mówiła właśnie tamta pani, czyli mogę poprosić Robert Redford jak Państwo widzą Dustin Hoffman. Eee, tak to właśnie wygląda. Dziękuję, dziękuję za, za ten. Barbara Kurdej Szatan! Kilka już miesięcy temu były te zapowiedzi, że Barbara Kurdej-Szatan pojawi się na kampusie Polska i będzie specjalizowała się w warsztatach z hejtu, jak sobie radzić z hejtem i w ogóle takie wspaniałe rzeczy. Zobaczmy, jak to wyglądało. Taki mały mem, może powiedzieć, stworzony chyba przez doktora Karkowskiego, jeżeli się mylę. Barbara Kurdej-Szatan, Rafał Trzaskowski i tam inni, prawda, bohaterzy, i tutaj jest przypomnienie słynnego wpisu. O, co tam się dzieje? Prawda, dziękuję bardzo. Jak już mówimy o kampusie Polska, proszę Państwa, no to trzeba przypomnieć absolutny klasyk. Czyli Władysław, to chyba było sprzed dwóch lat albo sprzed roku, nie pamiętam. Jak jeszcze nie było Donalda Tuska w Polsce i wszyscy mówili, że Rafał Trzaskowski jest złym jednak liderem opozycji i się w ogóle nie nadaje. Teraz to się trochę zmieniło. Władysław Frasyniuk, klasyka absolutna w TVN24. Zobaczmy. Rozumiem, że organizuje Campus. Bo tak przeczytałem w internecie. Nie bardzo wiem, co to oznacza. Poważnie mówiąc, wolałbym, żeby przywódca w Polsce mówił po polsku, dlatego że w Polsce mówi się kampus, a nie campus. Proszę państwa, wspaniale! To nie śmieszne, proszę pana! Bardzo mi się spodoba. Zaprośmy Władysława Frasyniuka. On zawsze ma takie świeże spojrzenie zawsze umie ująć istotę rzeczy. I Władysław Frasunik mówi, to dziwne trochę. Pisze się Campus, czyta się Campus. Mm, bardzo mądre. Nic dziwnego, że ten człowiek był w stanie ująć istotę pisowskiego reżimu wspaniale. Ale proszę Państwa, na, pamiętacie, znowu to było chyba w zeszłym roku słynne hasło Sławomira Nitrasa o opiłowywaniu trochę katolików, że oni za dużo przywilei mają, i chyba są za wysocy generalnie, że trzeba ich trochę e, opiłować. Tym razem, proszę państwa, zaskoczył wszystkich poseł Nitras taką właśnie wypowiedzią. Ja nie jestem wojującym, wojującym antykatolikiem, ja jestem katolikiem i ja się modlę. Może nie chodzę do kościoła, ale może wam się to wyda fanaberią, części z was. Ja się codziennie rano modlę i codziennie wieczorem. Tak jest, proszę Państwa. To jest taki, można powiedzieć, yy, bo chodzi o to, że Kościół nie może zdecydować, kto jest katolikiem. To nie jest tak, że przynależność do grupy jakiejś, człowiek sam w sobie tak naprawdę, to jest nasza wewnętrzna taka decyzja. Dlatego ja od wielu, proszę Państwa, lat jestem zawodnikiem na przykład Manchesteru United. Może to Państwa zdziwić, jestem też uznanym triatlonistą. Chociaż nie biegam i nie pływam, ale jeżdżę na rowerze, więc proszę Państwa, to, to, jest, to jest normalne. Swoją drogą, nie wiem czy Państwo wiedzą, jaka jest geneza tego yy, stwierdzenia, że Sławomir Nitras yy, się modli codziennie. Yy, kiedyś była taka sytuacja, że Sławomir Nitras gdzieś tam siedział w jakimś pomieszczeniu w Sejmie, zaskoczyli go koledzy i oni mówią Sławek, co ty robisz? O, co? Modlę się. Ja się codziennie modlę rano, wieczorem. Tak właśnie, proszę Państwa, było. Natomiast, ponieważ jest to spotkanie najgłębszych, proszę Państwa, intelektów, to też następuje refleksja, jak zmienić nasze społeczeństwo, żeby było bardziej progresywne, żeby było bardziej takie zachodnie, europejskie i w ogóle wspaniałe, świecące się. I mniej więcej były kwestie dotyczące, proszę Państwa, równouprawnienia kobiet. I jedna z warsztatowań, czyńczyń. Prelegentek postanowiła porównać sytuację kobiet, kobiet do jedzenia zupy. Zobaczmy. Magdalena Sobkowiak na warsztacie na temat przywództwa kobiet. Nam nie chodzi o to, by mężczyzn wyeliminować, ale jeśli mężczyzna je zupę przy stole, to nie przychodzę, by mu zabrać tę zupę, ale że siedzieć przy tym samym stole i jeść taką samą zupę. Dziękuję bardzo. Jakie to jest, proszę Państwa, prosta metafora. I zarazem skuteczna. Wspaniałe, wspaniałe, wspaniałe. I oto właśnie, to jest, proszę Państwa, to jest istota feminizmu. Będziesz siedzieć przy tym stole i jadła tę samą zupę, co ten mężczyzna. A pyta jakaś kobieta, a jaką on je zupę? Ogórkową. A ja nie lubię ogórkowej. Nieważne, będziesz siedziała przy tym stole i będziesz jadła tę samą zupę, bo na tym polega wolność i na tym polega równouprawnienie. Także doskonale, proszę Państwa, średnio to współgra z, z innym przekazem, który znany jest, proszę Państwa, z, takiej, z takiego dosyć ikonicznego zdjęcia, już które chodzi y, po internecie. Zobaczmy y, następny materiał. A tu Barbara Nowacka i Katarzyna Lubnauer, ja, nie wiem, czy to jest jajeczniczka, czy co to, ale Rafał Trzaskowski rzeczywiście zadowolony, podane do stołu i potem one usiadły, dziękuję za, za ten materiał, te wspaniałe polityczki usiadły razem z nim i jadły tę samą zupę. Chociaż, proszę Państwa, e, ja nie wiem, czy to jest tak końca takie równouprawnienie, bo mi się przypomniało teraz, był taki bar mleczny jeszcze w czasie, jak mieszkałem w Gdańsku, to czasem... Zdarzało się rzeczywiście tak, że człowiek sobie kupował zupę, a potem siedział z nim razem, na przykład potem poszedł po łyżkę albo coś i się okazywało, że przy tym samym stole siedział bezdomny i jadł tę samą zupę. Tylko, że to była moja zupa, a nie jego, no ale na tym chyba polega, proszę Państwa, przyszłość i równouprawnienie. Przyszłość widoczna też jest w zapowiedzi kampusu Polska. Widoczna była przynajmniej jedna pani, która tam, wy... właściwie nie wiem, czy to trzeba, jedna osoba, która osoba występująca tak się, proszę państwa, przedstawiała mm, słuchaczom? Iga Gramoń, e, Graboń, przepraszam, programista, osoba aktywistyczna na rzecz osób LGBTQIa+, samorzecznik w spektrum autyzmu, prywatnie fan fantastyki i rodzic wspaniałych kotów. Dziękuję bardzo. Proszę, programista męski. Osoba aktywistyczna i jednocześnie coś tam jeszcze było męskie. I rodzic kotów, proszę Państwa. Różne się ma dzieci. Czasem dziecko normalnie się wychowuje, a potem się okazuje, że to jest jednak tylko kot. I to tyle na dzisiaj, drodzy Państwo. Jutro się także widzimy, będzie wspaniale. Do zobaczenia.